Cześć wszystkim! Dziś jest 27 kwiecień, urodziny mojej mamy i jest godzina 7:30, ja za chwilę wychodzę do pracy. Jak widzicie, jestem już pomalowana, ale jestem jeszcze w piżamie, którą dostałam ostatnio od Daniela i idę jeszcze sobie zrobić szybko śniadanie, przebiorę się i będę wychodziła. Autobus mam 8 coś, to prawda, ale zanim ja sobie zrobię śniadanie, to akurat mam nadzieję, że zdążę. Wczoraj zaczęłam czytać tę książkę, którą kupił mi Daniel i dał mi jako wczesny prezent urodzinowy. Powiem wam, że jest świetna. Ja po prostu nie mogłam przestać i czytałam rozdział po rozdziale i już nie mogę się doczekać, kiedy znowu zacznę ją czytać, ale niestety, tak jak mówię, muszę iść do pracy, ja mam dzisiaj do 15:30, później jadę do mamy i dopiero wracam do domu i myślę, że dopiero wtedy zacznę ją czytać, ale wezmę ją na wszelki wypadek ze sobą do pracy, bo może uda mi się chociaż po pracy, jak będę u rodziców, troszeczkę zajrzeć do niej, bo naprawdę jestem ciekawa, jak to wszystko się skończy i serdecznie wam polecam tą książkę. Ja teraz lecę zmykać się śniadanie i odezwę się do was później. Właśnie będę wychodziła, jak widzicie, tutaj mam mega napchaną torbę swoją i opakowanie? Pokrowiec na aparat i teraz będę wychodziła. Ja związałam sobie tylko włosy szybko w koczkę, jeszcze okularów zapomniałam. Pożyczę sobie od Daniela okulary, bo nie wiem, gdzie są moje. I zmykam! Jest około 16, przyjechałam właśnie do mamy i teraz będziemy jeść obiad, a później wracam z Danielem do domu. Moich. No i może powiedzieć, co robimy. Weź, bo będzie się telepało strasznie. Kustamy się na bujące. Na kustawce. Wracamy od rodziców i ja, zobaczcie, co sobie kupiłam. Twisterka, uwielbiam te lody. I jeszcze właśnie muszę kupić na poczcie kopertę i wysłać wam te rzeczy do rozdania. Oczywiście dziewczyny, które wygrały, będą jeszcze raz napisane na dole, kto wygrał. Także zajrzyjcie do opisu. Poza tym powiem wam, że dzisiaj jest tak gorąco, że tylko nic, tylko jeść lody. Kurczę, czekam na Daniela i po prostu się gotuję. Nałożyłam się tylko sweterek do pracy, a i tak jest za gorąco. Przyjechałam do domu, odwiózł mnie Daniel i pojechał na siłownię. Jeszcze tak jak mówiłam, byłam na poczcie kupić dwie takie koperty, żeby wysłać wam, tym dwóm dziewczynom, te paczki. Także za chwilę będę adresowała i jutro zaniosę, żeby już to jak najszybciej wysłać i mieć z głowy. Jak widzicie, tutaj mam te dwie koperty, teraz będę wszystkie rzeczy do nich wkładała. I pokażę wam teraz, co kupiłam dla tej drugiej osoby, która wygrała taką mini nagrodę pocieszenia, a mianowicie peeling myjący z Joanny, który bardzo lubię. On jest taki też delikatny i świetnie pachnie. Tint z Bell, który jest prześliczny. Ja mam taki sam, przyniosłam, żeby wam pokazać. I właśnie go testuję i jak na razie jestem zachwycona. I coś słodkiego, czyli Skittlesy, który ja osobiście bardzo lubię. Ja pomalowałam usta, żebyście zobaczyli, jaki to jest piękny kolor tego tintu właśnie z Bell. Ja już wam mówię, jak to jest jakiś numerek. Już tu chyba nie ma numerka. To jest po prostu właśnie taki tint, można go dostać w Biedronce. I ja jestem nim bardzo zachwycona, trzyma się naprawdę długo, to jest piękny kolor.
I tak jak mówię, jak macie jakieś okazje, ja myślę, że teraz pomaluję się nim na wesele. Z tego względu, że po prostu nie będę musiała co chwila poprawiać ust. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, że jak losowałam w ogóle te osoby do tego konkursu, a mianowicie wszystkie nazwiska, znaczy wszystkie te niki wpisywałam na karteczce. Nie pytajcie, ile to trwało, bo to naprawdę trwało wieki. I po prostu losowałam te dwie osoby. I żebyście mi wierzyli, to za chwilę Wam pokażę filmik, który miałam właśnie wstawić na to rozdanie, ale stwierdziłam, że to nie ma sensu. Pokażę Wam po prostu dla tych, którzy nie wierzą, w jakimś daily vlogu. I tutaj mam pokazane te wszystkie karteczki i to, jak losuję. Jeśli się dziwicie, że to wszystko spisałam, zatrzymam to na chwilę. Jeśli się dziwicie, że ja to wszystko po prostu chciało mi się tak spisywać na karteczkach, to po prostu nie znalazłam innego sposobu. I codziennie sobie brałam od najnowszego i szłam na sam koniec do najstarszych komentarzy i powoli spisywałam każdego z Was. I tak udało mi się wylosować te dwie osoby, którym oczywiście bardzo gratuluję i przesyłam buziaczki. Witam się z Wami po dłuższej przerwie, a mianowicie zaczytałam się w tej książce i po prostu pochłonęło mi to dużo czasu, już prawie skończyłam, ale powiem Wam, że jeszcze zostało mi kilka stron, więc dokończę i już wiem, że mogę Wam ją serdecznie polecić. Myślę, że najfajniejsza będzie dla osób w wieku 15-18 lat. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to takim językiem pisana. Także jeśli będziecie mieli okazję ją przeczytać, to serdecznie Wam polecam. Słuchajcie, ja się z Wami powoli będę żegnała. Jestem strasznie pomarańczowa i mam worki pod oczami przez to światło, ale nie przejmujcie się tym. I jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że rzadko się pojawiają jakieś takie fajne filmiki, no ale niestety ja pracuję, ale weekend majowy, mam cały wolny i moje urodziny, czyli 2 maja, Daniel zabiera mnie nad Białe, jedziemy właśnie sobie na Okuninkę, właśnie na takie jeziorko, jedziemy sobie odpocząć ze znajomymi, także na pewno będzie vlog. Później mam tylko jeden dzień do planacji i znowu mam 4 dni wolnego, więc ponagrywam sobie troszeczkę filmików. Przepraszam, coś mi tu latało. Także na pewno będziecie mieli co oglądać i mam nadzieję, że się cieszycie, bo mam nadzieję, że ten vlog będzie inny, fajniejszy i ciekawszy. Także ja się z Wami żegnam i pa, pa!